Michał Wiatrowski, Fotokina 2012, Centrum Papieru. Specjalnie dla Was udało nam się dopaść do nowego Nikona D600, czyli pełnej klatki Nikona w wersji budżetowej. Jak widać, aparat jest bardzo podobny do Nikona D7000. Jedyna szansa, aby porównać jeden z drugim. Różnica leży w środku. Mam nadzieję, że nikt nas nie zabije za otwarcie tego aparatu. W środku mamy pełną klatkę. Mimo że body jest mniejsze niż inne pełne klatki zawodowe od Nikona, wydaje się bardzo wygodne w korzystaniu. Mamy dwa kółka, mamy podstawowe menu, wszystko to, do czego Nikon nas przyzwyczaił. Myślę, że aparat wart jest polecenia, warto byłoby jeszcze przetestować jego ISO.